Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na webinarze organizowanym przez bank BNP Paribas w tematyce transformacji energetycznej. Ja się nazywam Adam Hirn, jestem dyrektorem Departamentu Wsparcia Transformacji Energetycznej i chciałbym dzisiaj opowiedzieć państwu o tym, w jaki sposób przeprowadzić firmę przez transformację energetyczną, w jaki sposób skorzystać z dotacji, które są możliwe dzięki nowym instrumentom wdrażanym na rynku przez Bank BNP Paribas we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Będę też chciał Państwu opowiedzieć o tym, w jaki sposób te dotacje i na jakie projekty otrzymać oraz jakie są wymogi kwalifikowalności projektów i beneficjentów. Opowiem również na temat śladu węglowego oraz aktualnej, bieżącej sytuacji na rynku energii. Po zakończeniu webinarów zachęcam do zadawania pytań, ponieważ to będzie ten moment, żeby odpowiedzieć na różnego rodzaju Państwa wątpliwości związane z nowym instrumentem finansowym. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sam trend, no trend związany z transformacją energetyczną jest bardzo silny. On wynika między innymi z Europejskiego Zielonego Ładu, który został przyjęty przez Unię Europejską w grudniu 2019 roku i stanowi strategię przemian, która dotyka tak naprawdę wielu aspektów życia gospodarczego, od regulacji sektora finansowego poprzez zarządzanie. Substancją budynkową, transport, który musi zostać przekształcony w transport emisyjny, jak i również szereg innych bardzo, bardzo istotnych aspektów naszego życia. Także to jest trend, który jest widoczny w Europie, ale co ważniejsze również i w innych zakątkach świata, bo na przykład Stany Zjednoczone i Chiny również mają swoją strategię dekarbonizacji i przed nią. Się nie ucieknie. Dlatego tak ważne jest, aby skorzystać z tych możliwości, które się nadarzają i wykorzystać wszelkie dostępne dotacje do realizacji projektów, które ograniczają zużycie energii i dekarbonizują gospodarkę. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sytuację. Energetyczną na, na rynku energii. Jak to wygląda? No w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z bardzo wysokimi wzrostami cen nośników energii. Przykładowo za zakup energii elektrycznej płacić trzeba było blisko 2000 zł za jedną megawattogodzinę. W przypadku cen gazu ta kwota dochodziła do 1500 zł, jak widzimy. Natomiast w tym momencie mamy nieco spokojniej na rynku. Ceny gazu spadły do wartości poziomów notowanych w 2021 roku, ale mamy też maj, czyli to nie jest sezon grzewczy, i tutaj zmienność cen może nastąpić i prawdopodobnie nastąpi. Natomiast jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej, to one też się ustabilizowały na niższym poziomie niż ten notowany chociażby w lipcu, sierpniu zeszłego roku. Natomiast ceny energii elektrycznej zdecydowanie są wyższe niż przed chociażby przed okresem pandemii i co istotne, tutaj notujemy w ostatnich miesiącach dużą zmienność w tym zakresie. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o drugą kwestię, to bardzo ważną, to jest to miks energetyczny, który w dalszym ciągu opiera się w ponad 70% na takich surowcach jak węgiel który stanowi 69% całego miksu oraz gaz ziemny, który w tej chwili to jest 3,3%, więc można powiedzieć, że energia elektryczna, z której korzystamy, jest w ponad 70% energią brudną. Źródła odnawialne w tym zakresie stanowią 21,2%. No i to co, to, co cieszy, to, że ten, ten kawałek. Nam systematycznie rośnie. Natomiast dlaczego to jest takie istotne? To jest dlatego istotne, ponieważ my na tle Unii Europejskiej, nasz kraj ma bardzo wysoki poziom emisji CO2 na jedną jednostkę produktu krajowego brutto. Tutaj widać na tym grafie, jak to wygląda. Średnia w Unii Europejskiej to jest około 280 ton ekwiwalentu emisji CO2. Na 1 milion dolarów amerykańskich PKB. Natomiast w przypadku Polski to jest ponad, ponad 600, 600 jednostek, więc to jest ponad dwukrotnie więcej niż średnia Unii Europejskiej. A to z kolei nie przekłada się korzystnie, jeśli chodzi o konkurencyjność polskiej gospodarki. Ja przypomnę, że do tej pory. My byliśmy konkurencyjni kosztowo i z uwagi na rosnące ceny energii. Musimy zrobić wszystko, żeby tą konkurencyjność utrzymać, w związku z czym e, tak istotne są inwestycje w transformację energetyczną i efektywność energetyczną, o której będę za chwilę mówił. Natomiast konkurencyjność też przeniosła się na obszar e, związany z emisjami CO2 i skoro polska gospodarka jest bardzo silnie powiązana z, z zachodnią gospodarką, a wiele polskich firm jest w łańcuchach dostaw do dużych e, korporacji, Korporacji światowych. Tak więc ten poziom emisji CO2 zaczyna być istotny, ponieważ duże korporacje badają swój łańcuch dostaw i sprawdzają, jak partnerzy, kooperanci w tym zakresie wypadają. W związku z czym polskie firmy, które siłą rzeczy, z uwagi na miks energetyczny, są. Większymi powiedzmy zanieczyszczycielami czy emitentami emisji CO2. W związku z tym na tym polu wyglądają gorzej niż inne firmy z, z tego rejonu Europy. Innymi czynnikami, które powodują konieczność transformacji energetycznej są oczywiście też klienci i, i dostawcy. Przede wszystkim klienci, którzy coraz większą uwagę poświęcają temu, w jaki sposób produkty, które konsumują zostały, zostały wyprodukowane, przy jakim zużyciu energii. Bardzo istotny jest też również rynek finansowy. Banki coraz mocniej muszą mierzyć i raportować wpływ swoich portfeli do celów porozumienia paryskiego. Pojawiają się również nowe regulacje, które określają, czyje jakie i działalności są zgodne z taksonomią, jakie działania prowadzą do redukcji emisji CO2, a które nie. I to w przyszłości już niedalekiej będzie determinowało na przykład dostęp do kapitału. Oczywiście promowane będą te inwestycje i te przedsiębiorstwa, które. E, mają czystą, jasną strategię redukcji swojego śladu węglowego i kosztów energii w kosztach ogólnozakładowych. E, Sprzyjać, proszę Państwa, tym procesom dekarbonizacyjnym będą fundusze unijne. Ja tutaj na tym slajdzie pokazuję szacunkowy budżet, który Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej. To jest poziom około 800 miliardów złotych. W tym widzimy, że na cele zielone przeznaczonych jest ponad 370 miliardów złotych. To jest bardzo dużo, to oznacza, że w najbliższych latach... Będziemy mieli stosunkowo więcej środków na działania, które będą sprzyjały obniżeniu zużycia energii i redukcji emisji CO2. Bardzo istotnym programem jest program Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, w którym jest najwięcej środków właśnie na te cele, ale drugim bardzo istotnym programem jest program FENG, o którym dzisiaj więcej powiem w dalszej części. Prezentacji. No właśnie, jeśli chodzi, proszę Państwa, o podejście naszego banku do transformacji energetycznej. Jak ono wygląda? My przede wszystkim jesteśmy instytucją bardzo mocno zaangażowaną w, w te kwestie. Jesteśmy bankiem, który zdecydował się ściśle kooperować z instytucjami dystrybuującymi fundusze unijne, ale również jesteśmy zaangażowani w działania związane ze wsparciem technicznym i w tym zakresie współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dzięki któremu dostarczamy przedsiębiorstwom pomocy technicznej w zakresie przygotowania inwestycji transformacyjnej. Tych inwestycji z zakresu efektywności energetycznej budynków komercyjnych, jak i również inwestycji OZE. Również jesteśmy zaangażowani w finansowanie efektywności energetycznej w przemyśle, a te wszystkie trzy obszary mogą być wspierane kredytem ekologicznym. Jeśli chodzi proszę państwa o sam kredyt ekologiczny, to on e, działa w ramach FENGU, czyli wspomnianego funduszu na rzecz nowoczesnej gospodarki. Jest dystrybuowany ten program przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy współpracy z bankami komercyjnymi takimi jak BNP Paribas i w ramach tego programu na dzień dzisiejszy budżet na dotacje wynosi blisko 460 Milionów euro. To co jest istotne to fakt, że dwa dni temu, dokładnie 24 maja tego roku, BGK ogłosił konkurs dla przedsiębiorstw i można już zacząć przygotowywać wnioski o dofinansowanie. Rozpoczęcie naboru oficjalnie rozpocznie się 13 czerwca a zakończy się 17 sierpnia tego roku i będzie to konkurs, w ramach którego alokacja wyniesie 660 milionów złotych, czyli tyle będzie środków na, przeznaczonych na dotacje dla przedsiębiorstw. Z tego co wiemy, drugi konkurs również jest planowany i odbędzie się na początku przyszłego roku, ale szczegółów w tym zakresie jeszcze nie znamy. Jaki jest cel kredytu ekologicznego? Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury w przedsiębiorstwie i jest to program Dedykowane dla przedsiębiorstw MŚP, czyli takich, które zatrudniają do 249 pracowników, liczące etaty i mają przychody ze sprzedaży nie większe niż 50 milionów euro, oraz dla firm większych, tak zwanych small meet z zatrudnieniem poniżej 500 osób oraz meet-upów, czyli firm zatrudniających do 3000 pracowników. Założenia projektu są takie, iż jest to instrument dotacyjny, a tryb konkursu je, naboru jest konkursowy, czyli można startować o dofinansowanie w wyznaczonych okienkach czasowych, które są określane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i tak jak już wcześniej wspomniałem, w tym roku... To okienko startuje 13 czerwca. Wspierane będą katego różne kategorie inwestycji, w tym termomodernizacja oraz efektywność procesów produkcyjnych. Natomiast takim kluczowym warunkiem dostępu do dotacji jest oszczędność energii pierwotnej na poziomie minimum 30%. I dofinansowanie będzie przekazywane przedsiębiorstwom w formie premii ekologicznej. I, tu, i, tu, i tutaj to dofinansowanie może wynieść między 15 a 70% w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Mapę intensywności pomocy pokażemy w dalszej części webinaru. Dofinansowanie również może być udzielane w ramach tzw. siódmej sekcji rozporządzenia GMBR, -ER. a wysokość z kolei dotacji wyliczona będzie na podstawie kosztów kwalifikowanych. I to, co jest istotne, to że premia ekologiczna może być wykorzystana na spłatę kapitału kredytu, którym firma finansuje realizację projektu. Proszę Państwa, jakie są koszty kwalifikowane projektu? Jakie główne typy inwestycji? Kosztami kwalifikowanymi są nabycie środków trwałych ściśle związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem nabycia nieruchomości zakup robót i materiałów budowlanych w celu realizacji inwestycji ekologicznej, ale również zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatki ponoszone na usługi doradcze. Natomiast jeśli chodzi o rodzaje inwestycji, to głównie chodzi o termomodernizację budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej, również modernizację procesów produkcyjnych, na przykład może to polegać na wymianie starych, energochłonnych urządzeń na nowe. Kwalifikować mogą się pod pewnymi warunkami również inwestycje w odnawialne źródła energii, natomiast musi to wynikać z rekomendacji audytu energetycznego. To, co jest istotne, to, że 15% kosztów projektu nie musi wynikać z audytu energetycznego, pod warunkiem, że koszty te będą dotyczyły wydatków, które są przeznaczone na zielone cele. No więc jakie mamy przykładowe przedsięwzięcia, które służą poprawie efektywności energetycznej? Mogą to być na przykład przedsięwzięcia w zakresie izolacji instalacji przemysłowych. Również wszelakie przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej budynków, czyli mówimy tutaj o termomodernizacji skorupy budynku, wymianie okien, drzwi wejściowych, termomodernizacji ścian, stropów dachów, ale również wchodzą w ten zakres wymiany czy modernizacji instalacji wewnątrz budynku takich, na przykład jak instalacje ogrzewcze, klimatyzacja, wentylacja. Również do przedsięwzięć w zakresie modernizacji zaliczamy tutaj wymianę urządzeń, instalacji i sieci. Możemy mówić o wymianie oświetlenia bądź wszelakich innych urządzeń mających wpływ na konsumpcję energii w przedsiębiorstwie. Innym takim um, Przedsięwzięciem jest na przykład przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie magazynowania energii bądź też odzysku energii. Ten odzysk energii może być bardzo ciekawy, bo w wielu procesach produkcyjnych powstaje na przykład ciepło odpadowe, które może być zagospodarowane w taki sposób, aby na przykład ogrzewało budynki wykorzystywane przez przedsiębiorstwo. W swojej działalności gospodarczej. Również w katalog inwestycji kwalifikowanych wchodzą przedsięwzięcia w zakresie ograniczeń strat sieciowych, bądź też na przykład przedsięwzięcia, które poprawiają, podwyższają efektywność chociażby procesu przygotowania wody użytkowej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o. Taka, taką kwestię jak kryteria wyboru projektu, no bo tak jak wcześniej mówiłem. To jest konkurs. Do konkursu startują firmy ze swoimi projektami, a po stronie Banku Gospodarstwa Krajowego będzie leżała ocena tych projektów. No i tutaj powstaje pytanie, jak ta ocena będzie wyglądała i od czego zależy, czy dotacja zostanie przyznana przedsiębiorstwu, czy nie. Więc najważniejszy jest tak naprawdę stosunek ilości czy też poziomu oszczędności energii pierwotnej do kosztów kwalifikowanych inwestycji. Im ten stosunek będzie lepszy, czyli im więcej przedsięwzięcie wygeneruje oszczędności energii w przeliczeniu na megawatogodzinę, tym lepszy będzie wynik całego projektu i będzie on stał wyżej na liście rankingowej. Przedsięwzięć, które zostały zgłoszone do BGK w zakresie dofinansowania. Inną ważną kwestią jest, proszę Państwa, efekt inwestycji początkowej. Głównym celem kredytu ekologicznego i tego instrumentu jest dofinansowanie do inwestycji poprawiających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie. I ograniczające zużycie energii. Natomiast dofinansowanie będzie liczone po korzystniejszych, na korzystniejszych warunkach, jeżeli inwestycja będzie miała charakter inwestycji początkowej. I tutaj powstaje pytanie, co to jest ta inwestycja początkowa. No więc inwestycja początkowa w przypadku. Tego programu to może być na przykład zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie, czyli coś, co zmieni proces produkcyjny poprzez na przykład rozpoczęcie produkcji nowego produktu, który wcześniej nie był produkowany kwalifikowalność wydatków to jest bardzo istotny element. Przede wszystkim wydatki będą kwalifikowane do dofinansowania, jeżeli będą wspierały inwestycje wynikającą z audytu energetycznego. I będzie to inwestycja w poprawę efektywności energetycznej. Jeżeli ten warunek będzie zachowany, plus dodatkowo audyt energetyczny będzie zrealizowany zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez BGK, wówczas takie kryterium jak kwalifikowalność wydatków będzie spełnione i będą mogły one być dofinansowane. Natomiast w przypadku np. błędnie wykonan wykonanego audytu energetycznego, bądź też w sytuacji braku zgodności inwestycji z wymogami tego działania, kryterium to będzie oceniane negatywnie i w takiej sytuacji wniosek o dofinansowanie zostanie przez gremium oceniające projekt odrzucone. E, więc tutaj pytanie, jak zapewnić poprawność e, audytu energetycznego i jak zapewnić zgodność inwestycji z wymogami działania. E, tak jak wcześniej powiedziałem, audyt energetyczny musi spełniać wszystkie kryteria, które Bank Gospodarstwa Krajowego określił w regulaminie konkursu. Natomiast inwestycje muszą być zgodne z działaniami, czyli one przede wszystkim muszą dokonywać poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. I tutaj jeszcze raz powtórzę, to są takie działania jak termomodernizacja posiadanych budynków jako obligatoryjny element, projektu, jeśli wynika on z rekomendacji audytu. Drugą kwestią jest modernizacja infrastruktury, która też poprawia efektywność energetyczną procesu produkcyjnego i za, na przykład posiada w sobie cechę poznawalającą uznać, że mamy tutaj do czynienia z zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego, czyli mówimy tutaj o inwestycji początkowej. Również możemy za wydatek kwalifikowany uznać inwestycje w odnawialne źródła energii, przy czym inwestycje na przykład w fotowoltaikę muszą wynikać z rekomendacji audytu. Inwestycje w fotowoltaikę nie możemy Znać jako koszt kwalifikowany, jeżeli to jest jedyny projekt, jedyna inwestycja przedsiębiorstwa. Jest jedna bardzo interesująca rzecz w, w regulaminie, a mianowicie tutaj pomysłodawca i autor regulaminu dopuszcza zwiększenie kosztów określonych w audycie energetycznym o 15% na wszelkie inne koszty, wydatki, które realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu. Proszę Państwa, następną bardzo ważną kwestią jest spełnienie zasad zrównoważonego rozwoju. I tutaj projekty, które będą... Mogły skorzystać z dofinansowania, to będą takie projekty, które spełniają minimum dwie zasady z 6R. Co to jest to 6R? To jest, proszę Państwa, to pochodzi od angielskiego refuse, czyli odmów, ogranicz, reduce, używaj ponownie, ponownie reuse, naprawiaj, recover, oddaj do recyklingu, recycle albo zastanów się, co możesz zrobić lepiej, refing. Projekt, który będzie spełniał minimum 2 z 6 R, może zakwalifikować się do dofinansowania. Podam Państwu przykład. Ogranicz reduce może się stosować do ograniczenia zużycia energii. I tutaj na 100% będziemy mieli to. To tę zasadę zachowaną, no bo sam projekt ma za, za zadanie ograniczyć zużycie energii czy też zużycie emisji CO2, więc pierwsze R mamy spełnione reduce. Ale na przykład możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której firma w tej chwili wykorzystuje w swoim procesie produkcyjnym pewnego rodzaju substancje, z którymi potem nie ma co zrobić. Stanowią one odpad. Jeżeli dokonamy takiej zmiany procesu produkcyjnego, w którym ten czynnik, ten surowiec nie będzie używany, czyli dokonamy tak zwanego refuse, czyli odmówimy realizacji procesu produkcyjnego z tym, z tym komponentem, z, tym, z tą substancją, wówczas będzie spełniona druga zasada R, czyli refuse. Oczywiście każda firma, u siebie musi dokonać przeglądu swoich procesów produkcyjnych, swojej działalności gospodarczej i zastanowić się, które z 6R oprócz Reduce będzie, będzie chciała wykazać we wniosku o dofinansowanie. Jest też możliwość taka, że wnioskodawca wykaże pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu niż wcześniej wspomniane 6R, i wówczas taki projekt również będzie Zakwalifikowany do potencjalnie do dofinansowania. Proszę Państwa, okres trwałości projektu. Trzeba zaznaczyć na samym początku, że wszystkie projekty, które otrzymają dofinansowanie, będą miały okres trwałości. Będzie on wynosił 3 lata dla firm z kategorii MŚP. Bądź też 5 lat dla firm z kategorii Small, MidCap oraz MidCap. I w ramach tego okresu BGK będzie miał prawo do weryfikowania czy projekt spełnia wskaźniki zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i w audycie energetycznym. Przy czym z informacji, które posiadamy na ten moment, wynika, że akceptowalne będą zmiany wskaźników w wyniku naturalnego rozwoju przedsiębiorstwa. Proszę Państwa, przechodząc teraz do kwestii intensywności dofinansowania i pomocy publicznej. Tutaj na tym slajdzie prezentujemy mapę Polski, która pokazuje w jakich województwach, jaki jest poziom dofinansowania. Charakterystyka tej mapy nie zmieniła się i od lat województwa na wschodniej części... Po wschodniej części kraju mają wyższy poziom dofinansowania niż te w centrum czy, czy na zachodzie. E, ważne, aby podkreślić, iż to jest bazowy poziom dofinansowania, czyli na przykład w, w województwie podkarpackim wynosi on 50% i taki jest bazowy poziom dofinansowania dla wszystkich przedsiębiorstw, ale jest dodatkowa premia dla firm z obszaru MŚP. I tak na przykład firmy średnie będą miały ten próg podniesiony o 10 punktów procentowych do 60%, a firmy, które kwalifikują się do grona mikro- bądź małych przedsiębiorstw, będą miały podniesiony ten próg do finansowania o 20 punktów procentowych, czyli do 70%. Tak należy rozumieć tą mapę i z takim poziomem dofinansowania, Finansowania należy się liczyć, jeżeli będzie ona udzielana w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Jak wygląda, proszę Państwa, rola banku w kredycie ekologicznym? Ona jest bardzo duża. Tak jak powiedziałem na którymś ze slajdów. Dofinansowanie jest wypłacane w poczet spłaty kapitału kredytu, którym finansuje się projekt, co oznacza, że dofinansowania nie można otrzymać, jeżeli firma nie postara się o kredyt inwestycyjny w banku, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach kredytu ekologicznego. Stąd nasza obecność. Proszę Państwa to może ja pozwolę sobie krok po kroku prześledzić cały proces. Zacząłbym od tego, iż wszystko się zaczyna od dobrej rozmowy i identyfikacji potrzeb w przedsiębiorstwie. I tutaj tak naprawdę wchodzi bank w naszym banku powstał zespół ekspertów do spraw transformacji energetycznej, są, to, są w nim zatrudnione osoby o profilu technicznym, inżynierowie, eksperci w zakresie transformacji energetycznej i efektywności energetycznej i jest to Proszę Państwa, ten etap, w którym nasz bank jest w stanie Państwu zidentyfikować potencjał na transformację, czyli wskazać, które obszary w przedsiębiorstwie można poprawić, aby podwyższyć efektywność energetyczną. Więc to jest pierwszy etap. Jeżeli to już zostanie zdefiniowane, wówczas nasz bank może również wesprzeć Państwa w przygotowaniu audytu energetycznego. Wykonuj, wy, wykorzystujemy do tego celu współpracę, jaką posiadamy z firmami audytorskimi, które są w stanie przygotować zarówno audyt energetyczny dla budynku, budynku, jak i również audyt energetyczny dla procesów produkcyjnych. Jeżeli będziemy mieli już audyt energetyczny, wówczas przedsiębiorstwo wraz z wnioskiem o dofinansowanie może złożyć wniosek o kredyt do banku BNP Paribas, gdzie dokonujemy oceny kredytowej i na podstawie oceny zdolności kredytowej wystawiamy promesę kredytu ekologicznego. Ważne podkreślenia jest fakt, że promesa kredytu ekologicznego musi być promesą twardą, czyli musi mieć zapis o zbadaniu zdolności kredytowej przez, przez bank taki jak nasz przykładowo. Brak tej formy promesy eliminuje, że tak powiem, wniosek o dofinansowanie z procesu. Więc jeżeli już mamy promesę kredytu ekologicznego, firma ma przygotowany audyt energetyczny i ma przygotowany wniosek o kredyt ekologiczny, wówczas taki komplet dokumentów przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym następnie dokonywana jest ocena projektu. Ta ocena projektu jest dwuetapowa. Pierwszym etapem jest ocena formalna a w dalszej kolejności BGK dokonuje oceny merytorycznej projektu i określa ten stosunek ilości oszczędzonej energii do kosztów inwestycji. Sprawdza również inne aspekty wniosku, żeby potwierdzić, że inwestycja w pełni kwalifikuje się do dofinansowania. W momencie, w którym projekt przeszedł pozytywnie, zarówno formalną, jak i merytoryczną ocenę, wówczas jest rankingowany. Jeżeli jest projektem wybranym do dofinansowania, wówczas przygotowana jest przez BGK promesa premii ekologicznej, czyli coś, co można powiedzieć, jest takim przyrzeczeniem dofinansowania do projektu. I to jest dokument, który. W przedsiębiorstwo przekazuje do banku kredytującego i bank kredytujący zamienia wcześniej przygotowaną promesę kredytową na umowę kredytu ekologicznego, a z kolei umowa kredytu ekologicznego pozwala przygotować w BGK umowę o dofinansowanie do inwestycji która to z kolei umowa o dofinansowanie pozwala bankowi na uruchomienie środków z kredytu ekologicznego na realizację inwestycji. W momencie, w którym projekt jest zakończony, następuje etap wypłaty premii. W tym celu firma musi złożyć odpowiedni wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i premia jest wypłacana przez BGK do banku kredytującego na poczet spłaty części kapitału kredytu ekologicznego. Tak więc w taki sposób realizowany jest cały proces. Jak Państwo widzicie, dobra współpraca z bankiem komercyjnym, z bankiem BNP Paribas jest konieczna, aby przeprowadzić cały projekt i otrzymać dofinansowanie. Kwestia przygotowania projektu od strony technicznej jest tutaj bardzo ważna i mam tutaj na myśli dwa obszary. Jeden obszar dotyczy wniosku o dofinansowanie. Tym zazwyczaj zajmują się albo pracownicy przedsiębiorstw wyspecjalizowani w tym zakresie, albo wynajęte firmy doradcze piszące wnioski o dofinansowanie. Drugim aspektem jest przygotowanie projektu od strony energetycznej, czyli zapewnienie odpowiednich obliczeń, i przygotowanie audytu energetycznego, który jest wymagany w, w tym konkursie, w tym, w tym instrumencie. I tutaj również możecie Państwo liczyć na wsparcie naszego banku, który podpisał odpowiednie porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w ramach którego przystąpił do. Do inicjatywy Elena. I co daje ta inicjatywa Elena? Przede wszystkim ona stanowi dofinansowanie do kosztów e, przygotowania audytu energetycznego i w ramach inicjatywy możliwe jest otrzymanie nawet 90% dotacji do kosztów audytu energetycznego. E, a jakie kategorie inwestycji kwalifikowanych możemy e, objąć takim dofinansowaniem? Przede wszystkim termomodernizację budynków i tutaj w tym y, obszarze myślę o zarówno termomodernizacji skorupy, jak i również y, wymianie maszyn, urządzeń y, pracujących w budynku. Mówimy tutaj o systemach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, modernizacji źródeł ciepła, modernizacji urządzeń pomocniczych, takich jak pompy cyrkulacyjne, wentylatory, itd. Modernizacja oświetlenia, ale również audyty energetyczne realizowane w ramach tej inicjatywy mogą dotyczyć instalacji odnawialnych źródeł energii, które są powiązane zintegrowane z budynkiem, który jest termomodernizowany. E, proszę Państwa, w ramach naszej współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym e, dofinansowujemy e, audyty energetyczne, ale również szereg ekspertyz. E, jakich ekspertyz? E, ekspertyz e, przykładowo dotyczących Chłodzenia w budynku, ekspertyz związanych z ciepłem, pomp ciepła. Przygotowujemy również ekspertyzy indywidualne na zamówienie e, firmy dotyczące jakiegoś konkretnego. Zapotrzebowania indywidualnego, zapotrzebowania przedsiębiorstwa. To co jest istotne, to fakt, że audyt energetyczny, który jest dofinansowywany w ramach programu ELENA, nie może dotykać kwestii przemysłowych, czyli na przykład wymian maszyn i urządzeń albo optymalizacji procesów produkcyjnych. Ta część jest wyjęta z dofinansowania i musi zostać sfinansowana. Przez przedsiębiorstwa z własnych środków. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o sam audyt energetyczny, to występują tak naprawdę trzy warianty: wariant podstawowy, wariant rozszerzony i wariant kompleksowy. Wariant podstawowy zawiera w sobie E, opracowanie dokumentów, zestaw dokumentów, źró danych źródłowych wykorzystywanych przy opracowaniu audytu e, dotyczy inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku oraz ocenę stanu technicznego budynku, wykaz usprawnień i przedsięwzięć te termomodernizacyjnych wybranych właśnie na podstawie oceny stanu technicznego, jak i również określa różnego rodzaju warianty możliwe do y, przeprowadzenia, jeśli chodzi o termomodernizację i wskazuje na wariant optymalny, czyli taki, który który dostarcza jak najwyższych oszczędności energii po jak stosunkowo jak najniższych kosztach i to jest wariant podstawowy. Możemy ten wariant rozszerzyć o analizę oświetlenia zewnętrznego budynku, ale również opracować ekspertyzę w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wówczas taki audyt będzie takim kompleksowym audytem związanym z budynkiem który będzie podlegał modernizacji. Jak zacząć? Proszę Państwa, najlepiej jest skontaktować się z naszymi ekspertami, zespołem ekspertów do spraw transformacji energetycznej. Tutaj widzicie Państwo mapę Polski z pokazanymi regionami i osobami przypisanymi do, do poszczególnych miast, także ja serdecznie zachęcam do kontaktu i rozmowy na temat efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Przypomnę jeszcze raz, że konkurs trwa do 17 sierpnia, w związku z czym jest jeszcze trochę czasu, ale nie jest go na tyle dużo, żeby odkładać decyzję o wzięciu udziału w konkursie na no później. Trzeba już zacząć działać i przygotowywać dokumentację pod, pod kątem e, konkursu. Bardzo dziękuję za e, uwagę i myślę, że teraz jest dobry czas na sesję pytań e, i odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Jeśli nie dostaną promesy, to czy będę mógł wnioskować do BGK e, o dofinansowanie z pominięciem banku? E, Proszę państwa, nie. To jest niemożliwe. Tak jak pokazywałem na, na jednym ze slajdów, bank tutaj jest jednym z uczestników całego procesu, a więc pierw musi zostać wydana promesa kredytowa i z promesą kredytową oraz kompletem dokumentów, czyli wnioskiem o dofinansowanie oraz audytem energetycznym firma może wnioskować o dofinansowanie i jeśli je dostanie, to uwaga. To dofinansowanie musi wpłynąć na konto w banku i spłacić część kapitału kredytu ekologicznego. Nie można tej premii wykorzystać i skierować ją na inne konto bieżące firmy. Drugie pytanie. Czy termomodernizacja jest obowiązkowa? Regulamin konkursu wskazuje, że termomodernizacja budynku jest obowiązkowa, o ile wynika z audytu energetycznego. My to interpretujemy w ten sposób, że jeżeli budynek, który jest wykorzystywany w tej chwili w działalności gospodarczej, nie spełnia norm, ma istotnie wysokie zużycie energii. Wówczas ciężko jest rekomendować brak termomodernizacji takiego budynku, co prowadzi wprost do konkluzji, że o ile nie mamy do czynienia z nowoczesnym, nowym budynkiem, tyle będziemy za każdym razem musieli podjąć jakieś działania na rzecz termomodernizacji budynku. Następne pytania. Czy są konkretne wskazania, jak należy przygotować audyt i kto może go wykonać? Tak, są konkretne wskazania. Jest o tym mowa w dokumentacji konkursowej opublikowanej przez BGK dwa dni temu. Należy z tą dokumentacją się zapoznać i przygotować audyt właśnie dokładnie z, z tymi wytycznymi. Następne pytanie: czy jeden projekt może zawierać w sobie różne rodzaje kosztów, np. termomodernizację i wymiana maszyn? Jak najbardziej, jeden projekt może zawierać zarówno część termomodernizacyjną budynku, jak i część związaną z modernizacją procesów produkcyjnych. Mało tego, te procesy produkcyjne de facto zawsze będą obecne. W, w naszym projekcie, ponieważ yy, powinniśmy wykazać się efektem inwestycji początkowej, czyli doprowadzić do istotnej zmiany yy, procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Yy, następne pytanie. Czy bank przygotowuje wniosek? Yy. Nie, proszę Państwa, bank nie jest zaangażowany w przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie musi zostać przygotowany przez beneficjenta docelowego, względnie przez firmę doradczą, która taki wniosek dla firmy może przygotować. <coughs> Czy można skorzystać z kredytu ekologicznego na samochód elektryczny dla firmy? Ciekawe pytanie. W moim pierwszym odruchu wydaje się, że nie, że samochody elektryczne nie wchodzą tutaj w zakres dofinansowania, natomiast pozwolimy sobie sprawdzić jeszcze, czy, czy jest tak na pewno i odpowiemy na to pytanie po webinarze. Czy wnioskodawca musi być właścicielem nieruchomości? Ewentualnie jak długo musi być <laughs> właścicielem? Tak, wnioskodawca powinien być właścicielem nieruchomości, natomiast my nie mamy wiedzy na temat tego jak długo. Z pewnością własność powinna być potwierdzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Na jaki okres udzielany jest kredyt oraz jakie będzie oprocentowanie kredytu? Kredyt jest udzielany zgodnie z okresem amortyzacji inwestycji, czyli w przypadku maszyn i urządzeń standardowo jest to 5 do 7 lat, natomiast w przypadku inwestycji w termomodernizację budynku okres ten może osiągać 10 lat. Następne pytanie: gdy odpadnę w pierwszym naborze, to czy będę mógł wziąć udział w kolejnym? Tak. Tak, tak, jest taka możliwość. Powiem więcej. Warto jest spróbować złożyć wniosek już teraz, w tym naborze, który będzie trwał do 17 sierpnia, bo nawet jeżeli wniosek przedsiębiorstwa zostanie odrzucony, to po pierwsze, dla firmy będzie to bardzo cenna informacja, co zrobił nie tak, że jego wniosek został odrzucony i będzie miał szansę przygotować ponownie wniosek do naboru, który z tego co wiemy będzie ogłoszony w przyszłym roku, być może na początku przyszłego roku. Dzień dobry, czy limit pomocy de minimis dotyczy premii ekologicznej, czyli limitu 200 tysięcy euro. Z tego co wiemy, to limit pomocy de minimis może być wykorzystany w ramach kredytu ekologicznego na przykład na przygotowanie dokumentacji technicznej i tak tutaj obowiązuje limit 200 tysięcy euro. Jeśli wniosek będzie miał błędy, to czy można go poprawić? Istnieje możliwość dokonania korekt we wniosku. Decyduje o tym, Komisja działająca w Banku Gospodarstwa Krajowego oceniająca wnioski. Jeżeli wniosek wymaga uzupełnień, wówczas zostanie wnioskodawca poproszony o przygotowanie uzupełnień w trybie określonym w konkursie. Następne pytanie, czy beneficjent może teraz wykreślić PKD 7022Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania wpisane do C i DG, faktycznie nieprowadzona działalność, czy wystarczające będzie załączenie do wniosku złożonego, wykreślenie wniosku, czy musi być wpis sunięty do czasu złożenia wniosku o kredyt ekologiczny, jakie inne PKD są wykluczone. Proszę Państwa, nie jestem w stanie na teraz odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, dlatego pozwolimy sobie zapisać to pytanie i wrócić z odpowiedzią. Następne pytanie czy przedsiębiorca wykorzystujący nieruchomość prywatną na potrzeby działalności gospodarczej może być beneficjentem dofinansowania na przykład oświadczenia czy niezbędne jest włączenie tej nieruchomości do ewidencji środków trwałych jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej. <laughs> Proszę państwa, sprawdzimy jeszcze tą kwestię, natomiast Wydaje mi się, że niezbędne jest włączenie tej nieruchomości do ewidencji środków trwałych. Następne pytanie. Czy każdy element projektu musi obniżać zużycie energii o 30%, czy całość projektu musi przynosić taki wynik? Bardzo dobre pytanie. Proszę Państwa. Całość przedsięwzięcia musi per saldo przynieść oszczędność energii na poziomie minimum 30%. Natomiast oczywiście są sytuacje, w której jeden obszar inwestycji, przykładowo termomodernizacja budynku, przyniesie oszczędności na poziomie 45%. A inny obszar inwestycji, przykładowo modernizacja linii produkcyjnej, przyniesie oszczędność na poziomie 25%. Więc liczymy ogólną oszczędność energii i czy ona jest na poziomie minimum 30% i porównujemy tą oszczędność energii do kosztów kwalifikowanych, w skład których wchodzi oczywiście pierwszy rodzaj inwestycji i drugi rodzaj inwestycji. Dzień dobry, Chciał, chciałem potwierdzić kwestię audytu z programu Elena. Czy dobrze zrozumiałem, iż nie obejmuje on kwestii zmiany technologii produkcyjnej? Tak, dokładnie. Program Elena e, wspiera, e, wsparcie, wspiera technicznie projekty, które dotyczą termomodernizacji budynku oraz odnawialnych źródeł energii zintegrowanych z budynkami. A w związku z czym, jeżeli w projekcie będzie... Również e, ten aspekt technologiczny, produkcyjny, wówczas tą część należy wykonać poza, poza Eleną i do tego nie ma dofinansowania z Eleny. Jakie jest oprocentowanie kredytu? E, proszę Państwa, oprocentowanie kredytu. E, kredyt jest udzielany w złotówkach, e, jest, e, jest złożony z bazy, czyli wyboru oraz marży kredytowej. Marża kredytowa jest indywidualnie ustalana w toku negocjacji z bankiem. Następne bardzo ciekawe pytanie widzę. Co jeśli po roku firma zwiększy produkcję i dojdzie do proporcjonalnego wzrostu zużycia energii. Proszę Państwa, więc według naszej wiedzy i informacji otrzymanych z BGK możliwy jest naturalny rozwój przedsiębiorstwa. Czyli w przypadku pojawienia się dodatkowych zamówień, których nie było wcześniej, dodatkowych kontrahentów, naturalnym jest, że firma zwiększy swoją produkcję i ten wzrost, czyli tak zwany naturalny rozwój przedsiębiorstwa jest dopuszczony. I nie będzie miał według naszej najlepszej wiedzy negatywnego wpływu na spełnienie kryteriów i wskaźników. Czy wysokość dotychczasowej pomocy de minimis jest brana pod uwagę na moment składania wniosku, czy oceny merytorycznej lub podpisania umowy, tym bardziej jeżeli premia ekologiczna jeśli stanowi pomoc de minimis, jest na ostatnim etapie projektu. Według mojej wiedzy, odpowiedni limit pomocy de minimis musi być na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast możemy to jeszcze sprawdzić i wrócić z odpowiedzią. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że pomoc w ramach kredytu ekologicznego jest przede wszystkim udzielana w ramach tak zwanej regionalnej pomocy inwestycyjnej. Jest to bardzo dokładnie opisane w warunkach konkursu. E, następne pytanie, czy projekt obejmuje wymianę starych wind na nowe energooszczędne? Tak, e, windy <ścoughs> w, w budynkach biurowych i innych, innych budynkach również e, stanowią element infrastruktury. E, windy generują zapotrzebowanie na energię, w związku z czym wymiana windy na mniej energochłonne może, może być częścią projektu i stanowić koszt kwalifikowany. Czy budynek niezamieszkały od kilku lat, zakupiony przez przedsiębiorcę w celu wykonywania działalności gospodarczej, może stanowić przedmiot inwestycji kredytem ekologicznym, na przykład termomodernizacja. Domniemuję, że jeżeli nie jest zamieszkały, to nie generuje zapotrzebowania na energię, czyli nie możemy pokazać, ile energii zużywamy na utrzymanie tego budynku, funkcjonowanie tego budynku, w związku z czym nie ma tej bazy odniesienia. Budynek według mojej wiedzy, powinien być wykorzystywany w procesie, w działalności gospodarczej. Do budynku powinno być przypisane jakieś zużycie energii i właśnie celem inwestycji jest ograniczenie zużycia energii. Jeżeli budynek jest pusty, brak jest zużycia, nie konsumuje energii, no to wówczas ciężko mówić tutaj o oszczędności energii. Ile czasu będzie trwał zwrot kwoty dotacji? <laughs> Proszę Państwa, dotacja zasadniczo wypłacana jest po zakończeniu projektu. Myślę, że trwa to mniej więcej między 3 do 6 miesięcy, bo tyle trwa weryfikacja wniosku o, o wypłatę dotacji, natomiast warto sprawdzić, to też możemy sprawdzić po, po tym webinarze, czy jest możliwość wnioskowania o dofinansowanie w trakcie realizacji inwestycji po zakończeniu etapów inwestycji. Pozwolimy sobie to sprawdzić i, i też oficjalnie ustosunkujemy się do tego pytania. Czy będzie można wcześniej spłacić kredyt i jaka opłata za wcześniejszą spłatę oraz jaki czas będzie jaki czas będzie zwrot kwoty wsparcia? <śmiech> <śmiech> Więc tak, kredyt można <laughs> częściowo nadpłacać, ale tu jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli spłacimy cały kredyt, Wówczas nie będzie kapitału do spłaty przez premię ekologiczną. Jeżeli nie będzie kapitału, który będzie spłacany przez premię ekologiczną, wówczas premia ekologiczna przepadnie, bo dofinansowanie musi zostać przekazane na spłatę kredytu. Nie może być przekazane ani na rachunek bieżący firmy do wykorzystania przez firmę na dowolny cel. Dofinansowanie zawsze musi pójść na spłatę kapitału kredytu. W związku z czym, jeżeli już nadpłacać kredyt, to, to w takiej proporcji, aby zachować sobie odpowiednią ilość kapitału kredytu właśnie w kontekście e, wypłaty dofinansowania. Jaka jest wysokość dotacji? E, wysokość dotacji może sięgać 70% zgodnie z mapą intensywności pomocy publicznej. Pytanie, czy dzierżawca nieruchomości jest wykluczony? Jest możliwość inwestycji w nie swój środek trwały? Pytanie, tak? Więc odpowiadałem już wcześniej na to pytanie. Środek trwały powinien być włączony do ewidencji środków trwałych firmy. Reprezentują przedsiębiorstwo duże, zatrudniamy ponad 800 osób. Dodatkowo nasza spółka należy do podmiotu zagranicznego, którego obrót roczny przekracza 100 milionów euro. Czy możemy skorzystać z kredytu ekologicznego? Proszę Państwa, tutaj fakt, że firma zatrudnia ponad 800 osób, rozumiem, że to przedsiębiorstwo w Polsce, to jest istotna informacja, natomiast zarówno zatrudnienie, jak i przychody ze sprzedaży powinniśmy zagregować na poziomie grupy i wówczas sprawdzić, czy zatrudnienie przekracza owe 3000, czy dokładnie 2999 pracowników etatowych, czy nie. Jeżeli nie, wówczas jest możliwość skorzystania z tego instrumentu. Czy można za, e, zabrać kredyt na na przykład dwa lata, czy trzeba na okres pięciu lat zakupu? Rozumiem, wziąć, czy, można, czy, trzeba, czy można wziąć kredyt na przykład na dwa lata. Można skrócić sobie okres finansowania, nie musi to być pięć lat, może to być okres krótszy, natomiast ten okres powinien korespondować po pierwsze z czasem realizacji inwestycji, potem z czasem rozliczenia tej inwestycji. E, więc okres zakończenia kredytu musi przypaść na, musi, musi, kredyt nie może skończyć się wcześniej i zostać spłacony niż wypłata dofinansowania. Czy wymiana pieca węglowego na piec gazowy podlega dofinansowaniu? Proszę Państwa, z pamięci nie wiem, nie pamiętam, natomiast sprawdzimy to w regulaminie konkursu i udzielimy dokładnej odpowiedzi w tym zakresie, ponieważ inwestycje w gaz w ostatnim czasie zostały dosyć mocno objęte restrykcjami, ale my to sprawdzimy. Nie widzę dodatkowych pytań, także ja bardzo dziękuję za Państwa uwagę i za takie zainteresowanie tym instrumentem. Jeszcze raz za gorąco zachęcam do kontaktu z bankiem, do kontaktu z ekspertami do spraw transformacji energetycznej i do rozmów na temat finansowania transformacji energetycznej u Państwa w firmach. Dziękuję bardzo.